Pilskie Juvenalia coraz bliżej. Władze Piły podpisały już porozumienie z uczelniami wyższymi. W tym roku koncert główny odbędzie się 21 maja. Głównymi organizatorami studenckiego święta będzie ponownie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. A w tym roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Gwiazdami tegorocznych juwenaliów będzie raper Miłosz oraz zespół Boys. Po raz kolejny zostaliśmy głównym organizatorem, jestem bardzo zadowolona. Pozostałe uczelnie bardzo mi w tym pomagają. Krótko o sobotnim finale, także w sobotę na terenie wyspy między innymi wystąpią główna gwiazda, to Boysi. Zespół Kulturka to jest regionalny zespół, gościnnie Afromystic and Mr. Chain. Dwa zespoły z Bitwy Kapel, laureaci, którzy wygrają, zostaną wybrani poprzez głosy oraz raper Miłosz. Juvenalia odbędą się ponownie na Pilskiej Wyspie. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia będzie przekazanie kluczy do miasta przez prezydenta Piły. Jest to kolejny rok, w którym studenci są wspierani przez władze Piły. Bardzo się cieszę, bo to jest wartość sama w sobie, że udało się uczelniom i studentom dogadać. I też taki był warunek, że robimy to wspólnie, razem, bo jest to święto całego wtedy miasta, nie tylko poszczególnych uczelni. Jak zawsze zapraszamy również wszystkich innych mieszkańców, nie tylko tych, którzy studiują. Jestem pewien, że w tym roku na wyspie zabraknie miejsc. Juvenalia w Pile to nie tylko koncert główny. Organizatorzy wydarzenia przygotowują również Bitwę Kapel, w której będą mogły zaprezentować się zespoły z całego regionu. Będą one walczyły o możliwość wystąpienia podczas juvenaliów. W organizację juvenaliów zaangażowały się również samorządy studenckie, m.in. z pilskiego UAM-u oraz Wydział Gospodarki i Techniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Myślę, że przede wszystkim dotyczy samorządy. Mamy doświadczenia różne, a od 2 lat jest naprawdę dobra praca samorządów, przede wszystkim studenckich. Także uważam, że najważniejsze, że zaczęli się studenci. A my po prostu idąc w tym kierunku również ich wspieramy. Samorządy studenckie pilskich uczelni zapraszają mieszkańców Piły oraz okolic do wspólnego świętowania. I oby frekwencja dopisała tak samo jak rok temu. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.